dobra motywacja, żeby działać to cuda. Co? Podobno dobra motywacja działa cuda. Trzeba było mnie zapłacić. Podobno dobra motywacja działa cuda. Tylko przepraszam cię, ale jeszcze pytanie. Bo tu go rzucam liśkiem, jak on już to rzuci, to drugi raz że rzucę też tym liśkiem. Dobra, to teraz robię. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. No, a dlaczego nie? Przecież kiedyś to robiłeś. Ale to było 10 kilogramów w niebu! Nie! Swoją intymną przestrzeń na partnera. Idźcie w kierunku partnera. Idźcie do siebie. Otwierając się do siebie. Miejcie nawzajem swoją dłoni. Przerzekam. Jezu, dziękuję! No dobra, okej. Okay. No i tyle. No i tyle mam. Ja trochę inaczej zagrałem praktycznie. Otwórzcie przestrzeń, swoją intymną przestrzeń. Idźcie do siebie, otwierając się na partnera. Dotknijcie nawzajem swoich dłoni, poczujcie dotyk. Nie tak gwałtownie, spokojnie, delektujcie się dotykiem. Jak mówisz komuś, że ty jesteś żonaty i z tą samą osobą przez 20 lat, nie, no patrz na ciebie jak na wariata. Tak, ja to w ogóle unikam tego tematu. Rozkoszuje się dotykiem męża i zmiana prawa dłoni. Ładujesz się pod kołdrę, bierzesz książkę i dajesz, że leżysz tam od wczoraj. Fajną drugą żonę. Zapraszam Państwa na następne nasze sny, żebyśmy mogli je oglądać w takiej cudownej, takiej wspaniałej publiczności jak Państwo. Dziękuję bardzo. Słówko, proszę Państwa, chciałem serdecznie podziękować władzom gminy Lesznowola. Chciałem podziękować pani dyrektor, która jest naszą naprawdę taką muzą, jest naszą opiekunką, pod której skrzydłami tutaj możemy realizować swoje wszystkie zamierzenia. Pani dyrektor naprawdę doskonale rozumie posłaństwo, jakie musimy tutaj nieść, ten kaganiec kultury. Także jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. No nie mogę tu nikogo pominąć. Jeszcze chciałem.
to była praca naprawdę całej ekipy ludzi. To, że to się udało, to jest właśnie ten spełniony sen. O, już teraz ciężko. A, przepraszam męża i Monki za to. Przepraszam, że jestem taka upierdliwa, przepraszam. Jestem. Ja bardzo. Ja też. Współczuję Sławku. No, ja to co, kontynuujemy przedstawienie? Ja chciałam też bardzo podziękować mojej rodzinie kochanej, która przyjechała tutaj i to jest naprawdę najbardziej miłe, jak się robi to dla was i to jest najbardziej właściwie ważne w tym wszystkim. Mam nadzieję, że dostarczy mi troszkę wzruszeń i troszkę zabawy. Bardzo serdecznie dziękuję. Widzicie w nich swoje odbicie. Widzicie? To odbicie uśmiecha się do was. Kochani, obejmijcie się teraz, przytulcie i czerpcie z siebie nawzajem ciepło, siłę i miłość. A kiedy w pół objęci, uśmiechnięci wyjdziecie stąd i